Załóżmy, że coś tam ja jeszcze dalej piszę, bo to można tak pisać, pisać i pisać, za każdym razem zapisywać. W brudnopisie warto też zrobić niebieskie linki, czyli podlinkować to, co możemy. Możemy podlinkować datę. Zawsze w pierwszym wersie linkuje się datę, bo może ktoś będzie chciał zobaczyć, co się wydarzyło w tym 44 roku. To wtedy zaznaczamy miejsce, które my chcemy podlinkować, zrobić je linkiem do innego hasła i później wybieramy taki łańcuszek. Jak najedziemy, to widzimy, że to jest link. Jak klikniemy w to, podświetlają się różne rzeczy. My chcemy się przenieść do strony o roku 44, więc wybieramy to pierwsze, co nam tu przyszło. To już nas będzie przenosiło. To już tam będzie. Teraz druga rzecz. Tatary. Miejscowości są generalnie autoencyklopedyczne, więc hasła o miejscowościach w większości są, bo więc przekierujmy do Tatar. Może ktoś będzie chciał poczytać o miejscowości Tatary. Znowu zaznaczamy to słowo i zaznaczamy link i zobaczcie, co się dzieje. Tataruchy, Tatara jakaś tam i Tamara coś tam. Nie ma miejscowości Tatary? Ano nie ma dlatego, że hasło o miejscowości Tatary jest w mianowniku, więc jak my chcemy się przekierować do innego hasła, to tu musimy dać mianownik. I wtedy widzimy, co jest. Z miejscowościami jest tak, że może być ich kilka, to jest nasze. Możemy się też upewnić, czy to na pewno jest nasze. Tak, w gminie Kadzidło, zgadza się. Możemy też podlinkować sobie słowo Puszcza Zielona, ale znowu, zobaczcie, musimy tutaj pisać to w mianownik. Nie ma Puszcza Zielona, ale pokazuje, że Puszcza Zielona przekierowanie do Kurpiowskiej. To zaznaczmy Kurpiowską.